Ten radziecki kolos, którego widzicie Państwo tuż za mną, to rakieta określana w kodach NATO jako Skut. W latach 80. była cudem techniki wojsk Układu Warszawskiego. Ogromna, dziś już przestarzała rakieta miała w czasach zimnej wojny stanąć naprzeciw wojsk NATO, opartych o siłę wojsk amerykańskich. W latach 80. Amerykanie mieli już rakiety Patriot, które w czasie wojny w Zatoce Perskiej bez problemu przechwytywały radzieckie Skudy. Przepaść technologiczna była jednak pozorna. Okazuje się, że Polska miała plany rakiet Patriot już w 1981 roku. Co więcej, mieliśmy też technologię stealth wykorzystywaną przy budowie niewidzialnych bombowców B1 i B2. Dziś po ponad 40 latach uzbrojenie to kupujemy za miliardy dolarów od Amerykanów. Jak to się stało i gdzie zniknęły polskie patrioty? Zapraszam tym razem na szpiegowski odcinek Ukrytych Historii. Polska przełomu lat 70. i 80. była smutnym, szarym krajem. Epoka prosperity Gierka kończyła się, a kryzys narastał. Tymczasem Zachód wyraźnie przewyższał blok wschodni poziomem życia obywateli i ich zamożnością. Nie inaczej było w technologii wojskowej. Układ Warszawski zatrzymał się w latach 60. zadowolony z dominacji atomowej i początkowej przewadze w kosmosie. Lata 80. to zupełna dominacja USA w technice wojskowej. Powstaje technologia stealth, niewidzialnych samolotów oraz inteligentne pociski rakietowe, zdolne przechwycić wrogie rakiety i precyzyjnie razić cele naziemne. Blok wschodni został daleko w tyle. Porażkę na gruncie nauki próbowano zrekompensować sobie sukcesami szpiegowskimi. Tu na scenie pojawia się Marian Zacharski. Polski super szpieg w USA. Marian Zacharski był typowym pracownikiem polskiego wywiadu. Działał pod przykrywką dyplomaty oraz handlowca. Oficjalnie zajmował się obrotem gospodarczym, przebywając w USA od końca lat 70. Jego prawdziwa misja była jednak inna. W 1977 roku Marian Zacharski nawiązał znajomość z Williamem Holdenem Bellem, inżynierem zaangażowanym w pracę dla Departamentu Obrony USA. Pracował on nad rozwiązaniami przyszłości dla wojsk amerykańskich. Dzięki znajomości z Bellem, Zacharski pozyskał miliony danych, głównie w postaci mikrofilmów z planami bombowców stealth, nowoczesnych pocisków takich jak Patriot, czy radarów używanych do dziś przez US Army. Działalność Zacharskiego trwała do roku 1981. Przez te 4 lata pozyskał on informacje o technologiach, które do dziś są tajne, a kraje takie jak Polska muszą płacić za dostęp do nich miliardy dolarów. Niestety Polska na tym nic nie zyskała, bo tak cenne dane były natychmiast przekazywane do GRU w Moskwie. Sam Zacharski również zapłacił za to wysoką cenę. Aresztowany w 1981 roku w więzieniu w USA spędził 4 lata. Przesłuchiwany był setki godzin. Nie poszedł na współpracę, czego dowodzi brak aresztowań innych oficerów wywiadu. Wreszcie w 1985 roku Marian Zacharski oraz 4 innych szpiegów zostało wymienionych na aż 25 agentów USA na moście granicznym w Glenike. Wśród wymienionych na Zacharskiego był m.in. słynny szermierz i olimpijczyk Jerzy Pawłowski, któremu poświęcimy kolejny odcinek. Po powrocie do kraju Zacharski nie był witany jak bohater. Szpieg szybko został usunięty w cień. Po miesięcznych przesłuchaniach w ośrodku SB w Magdalence i usunięciu wszelkich wątpliwości co do jego lojalności dano mu pracę w Peweksie. Tam sprawdził się znakomicie. Nie był to jednak ostatni punkt jego kariery jako oficera wywiadu. Zacharski został przywrócony do czynnej służby w latach 90.
Aktywnie działał wtedy jako oficer łącznikowy z Zachodem. Jednak jego wiedza o działaniach wywiadowczych KGB i GRU szybko przyniosła nieoczekiwane owoce. Zacharski ujawnił tak zwaną aferę Olina, czyli rzekome powiązania premiera Józefa Oleksego ze wschodnimi służbami wywiadowczymi. Ale to już inna historia. Ta afera, zamieciona pod dywan przez kolegów Oleksego, przypieczętowała los wybitnego oficera. Zacharski został zmuszony do odejścia ze służby. Oficer, znając metody działań kolegów ze wschodu, szybko wyjechał z kraju i do dziś przebywa na emigracji. Dziś jest uznanym pisarzem i publicystą. Nie lubi pokazywać się publicznie, a swoje wspomnienia spisuje i wydaje w wersji okrojonej, znając cenę swojej wiedzy i doświadczeń. Jeśli podobał Wam się nowy odcinek, to zostawcie po sobie jakiś ślad. Komentarz, subskrypcję, lajka. Pamiętajcie również o dzwoneczku, czyli powiadomieniu o tym, kiedy na kanał wpłynie kolejny film z serii Ukryte Historie. Jeśli Wam się bardzo podobało, możecie również zostawić po sobie pewną donację. To można zrobić poprzez portal patronite.pl. Tam, wpisując Ukryte Historie, znajdziecie nasze konto, nasz profil i tam możecie już 5 zł miesięcznie przekazywać, a są również inne ciekawe progi, do których zapraszamy. Również mamy zbiórkę na portalu pomagam.pl i tam również możecie zostać mecenasami każdego odcinka. A mecenasami kanału Ukryte Historie są Sławomir Ciecierski, Bogdan Kościelny, Filip Jankowski, portalpolski.pl.